Przesuń stolicę. Amerykanie podroczyli planowaną od dawna próbę rakietową. Powodem jest napięć na Półwyspie Koreańskim. Próba między kontynentalnym pociskiem balistycznym Minotan 3 odbędzie się prawdopodobnie w maju. Tymczasem Szwajcaria zaproponowała podjęcie się roli negocjatora. Taki fajny stoliczek. Szwajcarzy uczestniczyli w rozmowach pokojowych w wielu zapalnych miejscach, między innymi w Sudanie i na Sylwacji. Brytyjska prasa zajrzała do podpora szefowej unijnej dyplomacji Katrin Ashton i ujawniła, że jest tam nieźle i tak będzie przez następne lata. Jak donosi Daily Telegraph, Ashton, w tej półtora roku kończy się kadencja, przez kolejne 3 lata dostanie łącznie 400 tysięcy funtów. Nie musi wtedy pracować. Jeśli jednak chce, może zasiadać w izbie lotów i pobierać dodatkowo 300 funtów dziennej diety. Kiedy rodzina Marlon Stangler zapytała ją, czego pragnie na 90. urodziny, staruszka odparła bez wahania. Chce skoczyć ze sporekowej. I liczenie stało się rozkazem. Podczas stołu panu Stangler towarzyszyli dwaj 60-letni synowie. Stołu wpisowali mieszkańcy domu w spokojnej starości, którego kobieta jest pensjonariuszką, a ta pokazała im, że zawsze trzeba mierzyć wysoko. Jeszcze przydaje się brak lekko wysokości. Wracamy do kraju. Wędkarze, przyrodnicy i przedsiębiorcy protestują przeciwko regulacji rzeki Bumbr na Dolnym Śląsku. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu chce ujawnić rzekę pod pretekstem ochrony przeciwpowodziowej. Regulacja rzeki na przyrodniczy. Dolina Bumbr wyciąga wędkarzy i turystów z całej Polski. Regulacja 7 km rzeki ma kosztować 9 milionów złotych. Niepotrzebnych regulacji i melioracji nie brakuje w kraju. Wyprostowane rzeki szybko zbierają i wzrosty zniszczycielską siłą spływają. Kolego, już nie przesuniesz dalej. Są modelki, nie ma miejsca. Nowa jakość ochotniczej straży pożarnej w Krakowie Wypuskiem. Strażacy doczekali się w końcu nowego wozu. Do tej pory jeździli do akcji 36-letniej. Ale tu piesek przeszkadza. Tu lewki jest.